Wszystkie zamalowane gwinty są oczyszczone. Całkowicie od tyłu. Witam w następnym odcinku na moim kanale. Cóż się wydarzyło? Zamarzyło mi się mieć nowe opony. Stare to już były opony do Formuły 1. Bieżnik kończył się tu na zero. Kupiłem nowe opony, zdjąłem koła, zawiozłem do wulkanizatora. Był to początek majówki. Na szybko wulkanizator, owszem, na starych dętkach przełożył. Co miał nie przełożyć? Przywiozłem koła do domu. Jeszcze nie zdjąłem ich z przyczepy. Usłyszałem tylko syk. Koniec. No, wulkanizator przyznał te dętki, to tam były takie słabe, no ale na tych dętkach jeszcze zrobiliśmy. Faktycznie mój błąd, przyznał się wulkanizator. Ok, robota jego. Niech będzie, dętka nowa moja. Niech będzie, wymieniłem dętki, przywiozłem, założyłem. I co? I na drugi dzień traktor na walgach stoi. No do wulkanizatora o co chodzi? A wie pan, bo te felgi to takie zardzewiałe były. No nie powinniśmy tak składać, żeśmy panu poskładali. Trzeba by je pomalować. No to co zrobiłem? No to jeszcze raz rozbiórka. Felgi do piaskowania, felgi do malowania. Wszystko będzie widać na kolejnych odcinkach, na kolejnych fragmentach filmu. Pomalowałem felgi. Po raz kolejny mi wulkanizator poskładał. Porządna firma na swój koszt poskładał. No i uznał, że
Jego robota skończona, moja robota właśnie się kończy, bo przy okazji felgto i obciążniki zostały pomalowane. Także ostatnie zajęcia tutaj przy tym zestawie. Za chwilkę jeszcze parę słów podsumowania. No i wszystko już przygotowane. Felgi na taboretach, pierwsze obciążniki na kartonie, wymyte, odtłuszczone. Za chwilkę poleci podkład. No i parę godzin później obciążniki, felgi, obydwie są zapodkładowane, ponieważ troszeczkę za dużo, jak na dzisiejsze plany, umieszałem podkładu, no to jeszcze wpadł obciążnik, który był na inny termin przewidziany, ale nie można zmarnować środka. Także postępy są, jutro leci kolor i felgi wracają znowu po raz chyba trzeci do wulkanizatora. No i jest rzucony kolorek RAL 1015, kość słoniowa, jutro wulkanizator. I ostatni etap malowania, jakim jeszcze pozostał, tamta strona, która w tej chwili jest niewidoczna, już jest zapodkładowana. Tutaj farba jest już w miarę utwardzona, myślę, że na tyle, że można obrócić, więc będziemy walczyli dalej. No i zgodnie ze sztuką, myte, opuszczane, podkładowane, ostatnie powierzchnie, które wymagają farby. Jedziemy. Kamerę wyłączę i schowam, bo jednak te mgiełki trochę się unosi. Szkoda kamery. No, takie drobne tylko, co tam zostało niedomalowane, o na przykład tu. Gdzie ty jesteś? Tu jesteś, dobra. Takie drobiazgi, które zostały niedomalowane. 50 gramów farby i to będzie zrobione. Tylko najpierw trzeba obrócić sobie te obciążniki, poczekam, aż ta farba przyschnie. Stwardnieje na tyle, żeby można było tą poprawki, tam wykończenia zrobić. I jutro już montaż.
Teraz w skrócie opowieść, co się wydarzyło. Jak już mówiłem, falgi do piaskowania, no poszły i obciążniki do piaskowania. Wszystko zostało wymalowane podkładem, wymalowane farbą w kolorze kość słoniowo. Po kolei poskładane. Mam nadzieję, że gdzieś uda mi się te, bo to kręcę odcinek wstecz. Uda mi się te filmy podnajdywać i przekazać, poskładać w odpowiedniej kolejności. Jedna jeszcze rzecz, która mnie bardzo korci, w oryginale ubytych śrub oraz czoło tutaj piasty było pomalowane na czerwono. Korci mnie puszeczka czerwonej farby i pędzelek, żeby to wymalować. Ale to nieważne. Ważne jest, inna rzecz, pytanie. Idealnie wyliczoną miałem farbę podkładową, czy podkład. Co do grama wyszedł na te detale. Natomiast zostało mi czy spora, odpowiednia ilość tego lakieru wierzchniego. Powiedzcie, co myślicie, czy rozebrać jeszcze przednie koła? Jak u mnie traktor jest już 6-7 lat. Nigdy jeszcze z nich powietrze nie zeszło. Czy znowu będę miał takie historie jak z tylnymi kołami, że jak rozbiorę, to będę musiał po 5 razy rozbierać? A może zaryzykować, może rozebrać, wymienić tam gdzieś w tle, w krzakach, o tu, to tylne koło widać. Czy też je pomalować, idąc za ciosem, dołożyć do podkładu, czy stracić na farbie? Jakie jest wasze zdanie? Chciałbym usłyszeć. No i czy chcielibyście zobaczyć, co robię z przednimi kołami? Proszę o jakąś odpowiedź, jakieś reakcje na moje filmy. Zapraszam do śledzenia kanału i do spotkania, do usłyszenia.